Szymon Kloc, witam Państwa w nowej serii szóstego biegu. Tym razem Cadillac Escalade, ikona amerykańskiej motoryzacji. Silnik 6.0 V8, 345 koni. Będzie naprawdę ciekawie. Zapraszam serdecznie. Jeżeli chodzi o historię tego modelu, trzeba sięgnąć do 1998 roku, jednak wtedy Cadillac bazował na GMC Yukonie. 2001 i drugi rok już wtedy Cadillac bazował na własnych inżynierach. Tam właśnie Cadillac drugiej generacji pokazał się światu i jak za chwilę się Państwo przekonacie, bardzo się im spodobał, szczególnie za oceanem. Jeżeli chodzi o bryłę auta, wiadomo, że Amerykanie kochają masywne, duże pojazdy. Tak samo jak Cadillac Escalade. Za oceanem wygląda on jak jeden z wielu, natomiast na rynku europejskim wyróżnia się zdecydowanie. Wysokość auta prawie 2 metry, długość ponad 5 metrów, szerokość ponad 2. To naprawdę robi wrażenie na drodze. Cadillac oferował swój największy model wersji powiększonej. Wersja ESV miała znacznie przedłużoną karoserię oraz widocznie zwiększony rozstaw osi. Trzecią opcją był Escalade EXT z otwartą skrzynią towarową. W tej odmianie rozstaw osi oraz wymiary nadwozia były zbliżone do Escalade'a ESV. Karoseria SUV-a Cadillaca wyróżnia się z tłumu innych samochodów wyłącznie rozmiarami. W najdłuższej wersji nadwozie Escalade'a mierzy ponad 5,6 metra. Wysokość tego kolosa również szokuje. Niemal 2 metry to znacznie więcej niż wzrost przeciętnego człowieka. Z całej bryły wyróżniają się przede wszystkim potężne przednie i tylne światła. Ich stylistyka nawiązuje do nurtu designerskiego, zgodnie z którym projektowane były wszystkie ówczesne modele tego producenta – Art and Science. Nie będzie zaskoczeniem to, że charakteryzował je przede wszystkim duży rozmiar. W gronie konkurentów Escalade'a wymienia się m.in. Lexusa LX, Lincolna, Navigatora, Mercedesa, Benz klasy G oraz Audi Q7. Popularnymi modyfikacjami były również wykończenie wnętrza oraz nowy lakier. Dzięki drogim przeróbkom i atrakcyjnemu wyglądowi Escalade był jednym z najczęściej kradzionych aut w latach 2001-2003 w Stanach Zjednoczonych. Escalade zapewnia bardzo dużą przestrzeń dla kierowcy i pasażerów, podróż w komfortowych warunkach, ale cena, jaką przyjdzie za to zapłacić na stacji benzynowej, może przekroczyć możliwości niejednego portfela. Natomiast pozytywną kwestią jest to, że silniki Vortec V8 nawet nie próbują udawać, że są ekonomiczne. Gwarantują natomiast przyzwoitą elastyczność. Gama oferowanych jednostek napędowych akurat w tym modelu nie zachwyca. Mowa o słabszym 5,3 litra, generującym moc 285 koni oraz tym, który my mamy do dyspozycji, Vortec o pojemności 6 litrów, który generuje 345 koni mechanicznych. To również przekłada się na newtonometry, bo trzeba przyznać, że to auto ważące ponad 2,5 tony doskonale spisuje się również poza miastem. Wielkie gabaryty amerykańskiego Escalade nie powodują bądź nie są przeszkodą do tego, aby podróżować nim na zakupy bądź też wakacyjne wojaże. Jeżeli chodzi o przestrzeń bagażnika, przy złożonych siedzeniach jest to 3000 litrów. Jeżeli mamy je rozłożone, jest to 1300 litrów. Ciekawym też rozwiązaniem jest podnoszona szyba, która ma nam ułatwiać wrzucanie do bagażnika naszych zakupów. W 2005 roku przedstawiono najbardziej bogato wyposażoną odmianę tego SUV-a – Platinum. Wybierając tę opcję, nabywca dostawał m.in. podgrzewane i chłodzone uchwyty na napoje, 20-calowe chromowane felgi, dach panoramiczny oraz 3 ekrany połączone z odtwarzaczem DVD. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest dzielony na pół i co najistotniejsze demontowany trzeci rząd siedzeń.
Dla poprawy kontroli nad tym kolosem Cadillac zastosował system Stability Track, system stabilizacji jazdy, który poprawia prowadzenie oraz skuteczność hamowania przy manewrach wykonywanych awaryjnie. Dzięki układowi wielu czynników komputer rozpoznaje, jaka jest rzeczywista, a jaka pożądana trasa jazdy samochodu i za pomocą ABS-u oraz systemu kontroli trakcji wspomaga kierowcę w bezpiecznym zakończeniu manewru. Cadillac Escalade, na początek może taka bardzo fajna ciekawostka. W Stanach Zjednoczonych ten samochód był jakby na pierwszym miejscu wśród tunerów. Dlaczego? Ponieważ to, co nie podobało się licznym użytkownikom wśród wersji seryjnej, mowa tutaj na przykład o błahostkach, o felgach, o systemie nagłośnienia, który w wersji seryjnej, myślę, jest również bardzo zadowalający, to wszystko podlegało tuningowi. W Stanach Zjednoczonych już wcześniej, kilka lat wcześniej zdecydowanie, już uaktywnił się rynek firm tuningowych. To auto było po prostu polem do popisów dla tych designerów tuningu. Jeżeli mowa o felgach, niektórzy tunerzy wsadzali tutaj nawet 24-calowe felgi. To naprawdę fajnie wyglądało i myślę, większość z nas pamięta to z niektórych filmów. Jeżeli chodzi o system nagłośnienia, akurat w tym modelu 11 głośników systemu Bose, które sprawia, że naprawdę jak na tamte czasy, przypomnijmy model z 2003 roku, gra wyśmienicie. Co wówczas, kiedy taki tuner zmienił na bardziej profesjonalne nagłośnienie, no to już możemy sobie tylko wyobrazić. Kwintesencją, myślę, brzmienia w tym aucie, myślę, nie jest system nagłośnienia, bo to jest coś zupełnie z boku, tylko ten dźwięk, który za chwilę być może Państwo usłyszą, mowa właśnie o tym. Coś pięknego. Jeżeli chodzi o nadwozie tego auta, trzeba przyznać, że jest ono bardzo komfortowe. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy na tak zwanej ramie, co sprawia, że to auto bardzo fajnie zachowuje się na drodze. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, jest ona automatyczna, czterostopniowa, dobrze znana, myślę, miłośnikom amerykańskiej motoryzacji. Ciekawostką jest też ten przycisk na tak zwanym shifterze, bądź też lewarku do zmiany biegów. Do czego on służy? Jeżeli mamy taką potrzebę, aby przyczepić przyczepkę do naszego pojazdu, odpowiada on za zmianę przełożenia skrzyni biegów. Sprawia on po prostu to, że łatwiej nam jest ruszyć z miejsca, ale też te biegi są zdecydowanie dłuższe. Jeżeli mowa o komforcie w tym aucie, myślę, że Cadillacowi w tym momencie niczego nie brakuje. Dlaczego? Ponieważ jak na tamte czasy auto posiada wszystkie systemy, które wtedy były w zasadzie proponowane użytkownikom. Jedynym takim aspektem, który w tym modelu jest niewidoczny, no to radio nawigacja, ale trzeba przyznać, że nawet radio nawigacja była wówczas w tamtych czasach na życzenie takiego klienta również montowana, możliwa do zamontowania w aucie. Kilka słów musimy poświęcić na wady i zalety w opiniach użytkowników tego modelu. Zacznijmy od zalet. To na pewno pozycja za kierownicą. Czujemy się jak w domu przed telewizorem, naprawdę wygodnym fotelu. I ta kwestia nie tyczy się tylko i wyłącznie kierowcy, ale myślę wszystkich pasażerów w tym aucie. Wysoko umiejscowione siedzenia sprawiają, że również punkt odniesienia kierowcy jest bardzo dobry. Kolejnym pozytywnym aspektem to na pewno silnik. Wolnosący motor 6-litrowy, który no jest, myślę, też kwintesencją tej amerykańskiej motoryzacji, amerykańskiej myśli technologicznej, który nie jest jeszcze, myślę, nie czuje się dobrze w polskich realiach europejskich również, ale to sprawia, że jesteśmy tacy wyjątkowi na naszych drogach, ponieważ te gabaryty sprawiają, że naprawdę to auto budzi respekt spośród innych użytkowników dróg. Teraz kilka słów o wadach. Silnik wolnosący, jeżeli chodzi o benzynę, potrafi spalić minimalnie od 15, no myślę, wzwyż spokojnie do 20 paru litrów benzyny.
Mówiąc metaforycznie, ratunkiem dla polskiego kierowcy może być instalacja gazu sekwencyjna. Oczywiście rzecz jasna. Jeżeli chodzi o tą instalację, spalanie gazu poza miastem możemy liczyć w granicach 15 litrów na 100 km. Natomiast w terenie zabudowanym no musimy tutaj już podskoczyć o 5 litrów i więcej. W nowym wydaniu szóstego biegu to już niestety wszystko. Cadillac Escalade odjeżdża do swojego właściciela. Ja dziękuję, że byliście Państwo z nami i zapraszam do kolejnego odcinka.